18 stycznia wspominamy błogosławioną Krystynę Dziewicę. Mattia Sicarelli urodziła się w 1481 roku w Lucco dei Marsi w Abruzji we Włoszech jako ostatnie z sześciorga dzieci. Od dziecka była bardzo pobożna. Jako nastolatka wstąpiła do zakonu sióstr augustianek i wtedy przyjęła imię Krystyna. Była gorliwą, pokorną zakonnicą, a przez wiele lat pełniła funkcję przełożonej. Obdarowana była nadzwyczajnymi łaskami i wielką troską otaczała ubogich i potrzebujących. Zmarła w 1543 roku, a beatyfikowana była 15 stycznia 1841 roku. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską świętą Krystynę Dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.